Drodzy Państwo, już po inwestkawsach 2021 rekordzistą, jeżeli chodzi o ilość statuetek w tym roku, jest Xtrade Brokers, bo to jest pięć statuetek, tak naprawdę trzy dla firmy, a dwie dla osób, które są związane z firmą, czyli Analityk roku 2020, doktor Przemysław Kwiecień. No i dzisiaj moim gościem jest osobowość rynku 2020, prezes Xtrade Brokers Omar Arnaud. Cześć, Omar. Cześć, Marcin. Wielkie gratulacje. Tutaj stoją cztery statuetki. Przemka statuetki tutaj nie ma. Przemek odbierze ją osobiście, mam taką nadzieję. Przemku zapraszam od razu tu na, na wywiad. No, gratuluję. Ten 2020 rok był rzeczywiście dla Was no, znakomity. I też głosujący docenili Ciebie jako osobę, która zarządza X-Trade Brokers. No i 2020 rok to też oprócz znakomitych wyników, oprócz bardzo wielkiej ilości nowych klientów, to też wreszcie giełda ruszyła i giełda doceniła Was, bo gdzieś był ten marazm, pamiętam, 3-4 złote i to nagle. W okolicach chyba maja tak ruszyło bardzo dynamicznie. Nie będę Cię oczywiście pytał o kurs giełdowy, mm -hmm. bo tutaj jakby to nie o to chodzi. No więc gratuluję. Zanim zapytam Ciebie o biznes, chciałbym zapytać. Ciebie o to, kim jesteś, skąd wziąłeś się na rynku, kiedy zostałeś prezesem X-Trade Brokers, bo jakby ludzie znają firmę, ale nie znają Ciebie. Mhm. Przepraszam za ten przydługi wstęp. To czego w takim razie możesz zacząć? Zacznijmy od tego, że Omar Arnaud to jest takie nietypowe polskie imię i nazwisko. <grym> Aha. E, tak, e, jestem z pochodzenia półpolakiem, półsyryjczykiem. Mama jest Polką, e, ojciec jest Syryjczykiem. Um, mieszkaliśmy praktycznie przez całe życie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No i w 1998 roku przyjechałem do Polski na studia, no i jak już skończyłem studia, to zdecydowałem się zostać w Polsce. Czego najbardziej ci brakuje? Teraz już coraz mniej mi rzeczy brakuje, no bo Polska jednak się bardzo zmieniła od tamtego czasu. Jedzenia mi na pewno no brakuje. Właśnie, no tak właśnie o to, o to pytałem, bo jesteś smakoszem. Zawsze ze swoich podróży przywozisz jakieś smaki, doceniasz potrawy. To powiedz może trochę, właśnie, których potraw ci brakuje i jaka to była kuchnia, no bo ludzie jakby kojarzą tą kuchnię. Arabską bardziej z północną e, Afryką, gdzie Tunezja, e, Maroko, gdzie jest trochę ostrzejsze smaki, a kiedyś, jak rozmawialiśmy prywatnie, to mówili, że to są zupełnie inne smaki, które ty znasz. Mhm. Czyli już tak by nie wchodząc w szczegóły, I... ale ogólnie biorąc no, kuchnia, która się kojarzy z, z krajami arabskimi. No, naprawdę ciężko cokolwiek w Polsce zjeść podobnego. Zresztą ciężko cokolwiek w, w Europie zjeść podobnego, no może poza Londynem. Różnorodność jest olbrzymia. Um, y tam ogólnie jest zresztą bardzo duża dywersyfikacja tej kuchni, czyli nie, nie mówimy tylko o kuchni arabskiej, ale też o kuchni hinduskiej, o kuchni pakistańskiej no i ze względu na to, że jest to jednak Azja, to te smaki są bardzo zbliżone do oryginału. No i na pewno tego mi, tego mi bardzo brakuje, no ale wiadomo, że Polska i cała Europa się bardzo szybko zmienia, więc no coraz mniej tego brakuje. No inną rzeczą to na pewno jest też pogoda. No Z drugiej strony tam, jak tam się wychowywałem, no to mieszkaliśmy praktycznie na drugiej stronie ulicy, mieliśmy morze. No i w każdej chwili morze można było z tego może korzystać. W tamtych czasach się nie korzystało, no bo po prostu każdy miał to może No teraz na pewno inaczej bym... Teraz byś skorzystał. No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No dobrze, przy, przyjeżdżasz na studia do Polski. Jakie to studia? i No i właśnie, dlaczego finanse? Mhm. Dlaczego finanse? To akurat jak, jak się jest młodym, to te decyzje nie do końca mają sens, więc wydaje mi się, że duża, du, bardzo nawet duża ilość studentów nie wie, dlaczego wybrała odpowiednie studia. No nie wiem, mi zawsze rodzice mówili, że świetnie grałem w, w Monopoli, no to ty to, to, to na pewno będziesz w takim razie szedł na studia finansowe. Więc już od małego, jak słyszałem, że będę związany z finansami, no to może niech tak będzie. Z tak naprawdę żadnego racjonalnego poziomu Wtedy nie było. A co do samych studiów, no to studiowałem na szkole głów głównej handlowej, finanse i bankowość. No i w trakcie studiów zainteresowałem się rynkami finansowymi, a przede wszystkim w sumie, jak byłem na jednym kursie z analizy technicznej, to po jednym tym kursie dość długim, z analizy technicznej stwierdziłem, że to jest dokładnie to, co bym chciał robić. Nie wiedziałem, co to znaczy, chciałbym dokładnie mhm. to robić, no ale na pewno to był świat, w który, w który chciałem być zaangażowany. No i wtedy znalazłem ogłoszenie do Xtrade Brokers, aplikowałem, no i tak się tam znalazłem. Pamiętasz, który to był rok? Tak, pamiętam. To był 2007 rok, więc bardzo, bardzo dawno temu, no i była to kompletnie inna firma. No, w 2007 roku wydaje mi się, że w XTB pracowało prawdopodobnie z 15 osób. Um, nie było ani jednego oddziału zagranicznego, no, było to kompletnie inny świat. Wszyscy, wszyscy się znali. Nie, nie zapytam Cię o to, czy myślałeś wtedy, że 10 lat później, w 2017 roku, zostaniesz prezesem X-Trade Brokers, ale nie tego X-Trade Brokers z 2007 roku z 15 osobami, z jednym oddziałem, tylko z kilkunastoma oddziałami i z kilkuset osobami, chyba że to jest już więcej niż tysiąc. No nie, no tysiąc nie, zbliżamy się prawdopodobnie do 600, ale nie, no to na pewno sobie nie wyobrażałem, że, że będę prezesem całej firmy. To już wtedy naprawdę dla nas już olbrzymim sukcesem było to, że no nie wiem, że się gdzieś poszło do telewizji, że zaczęliśmy zarządzać jakimiś oddziałami zagranicznymi, więc no. Sukcesy, sukcesy dość szybko wtedy przychodziły praktycznie wszystkim osobom, które pracowały, no bo po prostu firma się rozwijała no, w olbrzymim tempie, więc a my się po prostu razem z firmą rozwijaliśmy. Co było naprawdę bardzo fajne, bo zaangażowanie tych młodych ludzi było e, bardzo duże no i dawało olbrzymią satysfakcję. No to te czasy konkursów tradingowych, wtedy wygraj Porsche Mercedesa, no to był prawdziwy szał. I to, że, że, że wy na to wpadliście, to tak naprawdę tym zagarnaliście bardzo dużą część rynku, ale też świadomości klientów, że jeżeli Forex, no to X Trade Brokers. Rzeczywiście, wtedy nasze kampanie marketingowe przede wszystkim charakteryzowały się kampaniami brandowymi, ale też z drugiej strony, właśnie, konkursami inwestycyjnymi. W dużej mierze to był, może przesadzę, ale to był. W pewnym sensie jednak nasz jedyny pomysł na rozwijanie biznesu, czyli olbrzymie zainteresowanie konkursem inwestycyjnym, olbrzymie zainteresowanie inwestycjami, kontynuowanie oczywiście i później akcje, które były związane z edukacją inwestorów. Tworzyliśmy ten rynek w dużej mierze. We wielu krajach tworzyliśmy ten rynek, i wydaje mi się, że tak naprawdę byliśmy jednym z największych propagatorów edukacji inwestycyjnej, praktycznie w każdym kraju europejskim, w którym rozpoczęliśmy działalność i z tego jesteśmy naprawdę bardzo dumni, no chociażby też z tego względu, że w dalszym ciągu bardzo mocno się na tym skupiamy, czyli żeby nasi klienci mieli olbrzymi dostęp do bardzo bogatych zasobów analitycznych, żeby mieli olbrzymi wybór bogatych zasobów edukacyjnych, zarówno w formie online, ale też, no mam nadzieję, że jak niedługo życie wróci do normalności, no to w dalszym ciągu będziemy mogli organizować XTB Trading Masterclass, czyli XTB Investing Days się spotykać z naszymi klientami, więc jest to rzecz, która już się zaczęła w 2007 roku, no i w dalszym ciągu się na tym bardzo mocno skupiamy. Wróćmy do Twojej kariery. 2007 rok x -Trade Brokers, miałeś dwuletni epizod również w Noble Markets, mhm. a później w x -Trade Brokers byłeś w Londynie, Rumunii i we Włoszech. Czy możesz trochę powiedzieć, co robiłeś na tamtych rynkach i jaka jest specyfika tych rynków? Może zacznijmy od Rumunii, bo to taki troszkę no, najmniejszy z tych, z tych mhm. rynków. W, w Rumunii pracowałem, o ile dobrze pamiętam, albo w 2008, albo w 2009 roku, więc byłem naprawdę bardzo wtedy mhm. młodą osobą. No i w Rumunii oddział już działał i chcieliśmy po prostu podnieść efektywność, więc ym, spółka miała to do siebie, że do, do każdego oddziału zagranicznego, Poza dyrektorem lokalnym była wysyłana osoba z Polski, która była wicedyrektorem danego oddziału. Ja przede wszystkim w Rumunii byłem odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą i oczywiście za współzarządzanie marketingiem. Rumunia to był rynek bardzo dziewiczy. Świadomość inwestycyjna była no praktycznie nieistniejąca, więc w momencie, w którym my zorganizowaliśmy pierwszy konkurs inwestycyjny, to zapisała się olbrzymia liczba uczestników, tylko uczestnicy kompletnie nie myśleli o inwestowaniu, a tylko, tylko i wyłącznie interesowało ich wygranie Porsche. Mhm. Rejestrowali się. W momencie, w którym się dowiadywali, że jednak muszą coś zrobić na platformie transakcyjnej, no to zainteresowanie spadało. Więc to, na czym my się bardzo mocno skupiliśmy w Rumunii, y to była edukacja, edukacja, edukacja. Liczba eventów edukacyjnych, które zostały zorganizowane w Rumunii prawdopodobnie w tamtych latach przewyższa akcje edukacyjne w jakimkolwiek innym kraju. Jestem przekonany, że w tej chwili świadomość inwestycyjna w Rumunii jest już na kompletnie innym poziomie, ale jestem też przekonany, że to się stało w dużej mierze dzięki nam. Jest to oczywiście kontynuowane. Dzięki temu wszystkiemu, co udało nam się zrobić w Rumunii z punktu widzenia edukacji, no to jesteśmy na tamtym rynku zdecydowanym. Liderem, co nas naprawdę bardzo cieszy, jest to jeden z najszybciej rozwijających się oddziałów do chwili obecnej. Włochy. To jest ciekawy rynek. Włochy. Włochy były bardzo ciekawe z tego względu, że mi się też wydawało, że no jeżeli konkurs inwestycyjny zadziałał w Polsce, przyciągnął zainteresowanie, w Rumunii jeszcze większe, no to w takim razie na rynku, gdzie ta świadomość inwestycyjna jest dużo wyższa, uda się powtórzyć po prostu sukces. No, i niespodzianka była taka, że to kompletnie nie miało żadnego sensu we Włoszech. Nik, nikogo nie interesowało wygrywanie w konkursie inwestycyjnym, ponieważ był to rynek dużo bardziej świadomy. Więc na tym rynku tak naprawdę my musieliśmy stworzyć percepcję, brand, który wykazywał się olbrzymim profesjonalizmem, nowoczesną technologią, wartością dodaną do tego, co sama platforma proponuje. To był jeden z pierwszych rynków, na którym zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby myśleć kreatywnie, a nie że otwieramy sobie oddział, organizujemy konkurs inwestycyjny i jakoś to będzie. Nie było tak po prostu. Więc to, to był pierwszy rynek, który nas zmusił do tego, żeby myśleć, że prawdopodobnie jak będziemy prowadzili biznes w Niemczech, czy we Francji, czy w jakimkolwiek innym kraju, że ten model będzie musiał być kompletnie inny niż ten, do którego się przyzwyczailiśmy, czy w Polsce, czy w Czechach, czy w Rumunii. Myślisz, że teraz, gdyby to oczywiście było legalne, organizowanie takich konkursów, to w Polsce by już konkurs o Porsche nie zadziałał? Czy wydaje mi się, że to by miało coraz mniejszy sens? nie, nie, jakby nie pamiętam dokładnych liczb, ale nawet rok po roku, kiedy my organizowaliśmy konkursy inwestycyjne, to ich zainteresowanie było już tak czy inaczej coraz mniejsze. Ta świadomość inwestycyjna jest w tej chwili dużo, dużo większa i Inwestorzy tego nie potrzebują. Inwestor w tej chwili potrzebuje um, szybkiej egzekucji, dużego dostępu do, um, do dużej liczby instrumentów, wartości dodanej, um, nowoczesnych technologii, informacji, więc tak naprawdę wszystkiego, co jest potrzebne w procesie inwestycyjnym, a nie zabawy. No i jak teraz wygląda rynek włoski dla X-Trade Brokers? Oczywiście. Znaczy w chwili obecnej to, to jest jeden z. Niewielu oddziałów poza, poza rynkiem węgierskim. To jest to jedyny oddział, który został zamknięty po tym, jak ja już opuściłem XTB. Trochę teraz tego żałuję, z tego względu, że jednak prowadzenie działalności zdalnej to jest kompletnie inny model prowadzenia biznesu. Nie ma możliwości spotykania się z klientami, nie ma tej, tego fizycznego biura. Jak bardzo dobrze wiemy, no to Włosi to są ludzie, którzy jednak lubią się spotkać, więc jest to dla nas dobry rynek, ale nie jest to dla nas tak dobry rynek, jakim jest chociażby nie wiem, cała reszta Europy Zachodniej, jak Francja, jak Niemcy, jak Hiszpania. I uważam, że był to, był to jednym z błędów, jakie, jakie zostały dokonane, i bylibyśmy na kompletnie innym poziomie, gdybyśmy tam zostali. No to teraz przejdźmy do najważniejszego rynku wtedy w Unii Europejskiej, teraz już tylko w Europie czyli Wielka Brytania no i Londyn centrum finansowe Europy. Mhm. To przyznam, że w moim doświadczeniu zawodowym było to na, na pewno w ogóle bez dwóch zdań największe wyzwanie. Dlaczego z tego względu, że był to rynek najbardziej konkurencyjny? Nie dość, że był to rynek najbardziej konkurencyjny, to jeszcze był to rynek przy którym XTB rozpoczęła działalność kiedy wszyscy inni już tam byli przez wiele, wiele lat. Jest to naprawdę bardzo trudne zadanie. Widzimy w każdym kraju, w którym jesteśmy, że jeżeli ktoś zaczyna działalność za późno, to po prostu jest za późno. Więc, pomimo, że ciągle się bardzo szybko rozwijamy w Wielkiej Brytanii, no to na pewno jest to kompletnie inny poziom niż właśnie reszta, reszta krajów europejskich. Tylko że Uważam, że to, co osiągnęliśmy jako spółka w ostatnich latach, nie byłoby możliwe, gdyby wszystko, co udało nam się zrobić w Wielkiej Brytanii. Ponieważ w Wielkiej Brytanii to był okres no, testów, eksperymentowania, ponieważ byliśmy przekonani, że jeżeli cokolwiek zadziała w Wielkiej Brytanii, to nie ma najmniejszej możliwości, żeby nie zadziałało gdzie indziej. Więc oczywiście wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy na te eksperymenty, z tym, że w momencie, w którym wróciłem do Polski z Wielkiej Brytanii, to zaczęliśmy Zaczęliśmy aplikować ten sam model, ten sam system do innych oddziałów zagranicznych, I ja uważam, że to jest jeden z, jednym z głównych powodów, dla których jesteśmy w tej chwili w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nie, jest, nie osiągnęlibyśmy tego, co udało nam się osiągnąć, gdyby, gdyby nie wszystkie eksperymenty, które zostały dokonane w Wielkiej Brytanii. A możesz powiedzieć, co zadziałało? czy Na pewno edukacja, tak? Na to stawialiście też w Wielkiej Brytanii? Znaczy, to, to nie jest kwestia. Tego, nasz biznes, jak zresztą bardzo często powtarzam, to nie jest fizyka kwantowa. Zresztą większość biznesów to nie jest fizyka kwantowa. To jest robienie rzeczy na kompletnie innym poziomie niż to konkurencja robi. Więc niezależnie, czy mówimy o edukacji, czy o analizach, czy o kampaniach marketingowych, czy o nawet wewnętrznych systemach zarządzania pracownikami, to tak naprawdę. Każdy wie, co ma robić, tylko mało kto wie, jak to zrobić. I tam właśnie e, e, praca w Wielkiej Brytanii przede wszystkim polegała na optymalizacji tego, co już wiemy, a nie odkrywanie koła. Okej. Okay. No i wracasz do Polski. Mhm. I w 2017 roku, pamiętam, na Inwest również zostaje to oficjalnie ogłoszone, że zostajesz prezesem X-Trade Brokers. Mhm. Tak. E... Jak byłem w Wielkiej Brytanii, no to przez okres około dwóch lat bardzo blisko współpracowałem z Jakubem Zabłockim. No mam nadzieję, że w tym okresie no, poznaliśmy się lepiej, zaufał mi. No zresztą prawdopodobnie gdybym nie zaufał, to nie dałby mi tej szansy. No i wydaje mi się, że właśnie dzięki tej bardzo bliskiej pracy z Jakubem Zabłockim i wszystko, co udało nam się zrobić w Anglii, otrzymałem taką szansę. Na początku przyznam, że było to dla mnie dość spore zaskoczenie, no, ale z czasem stało się to no, rzeczą jednak naturalną, jak we wszystkim co robimy. Na początku oczywiście się boimy tego, ponieważ jednak no, zostałem wrzucony w bardzo głęboką wodę. No, ale ja jeszcze raz powtórzę, tak by, gdyby nie wszystko, czego się nauczyłem w Anglii, gdyby nie wszystko, z czym wiązaliśmy te wszystkie eksperymenty biznesowe, no to na pewno by mi się nie udało osiągnąć to, co udało nam się osiągnąć w ostatnich latach. No bo to już cztery lata szybko ten czas pędzi. I bardzo szybko. I cały czas się rozwijacie. Mhm. Teraz mam do Ciebie pytanie, zanim podsumujemy sobie troszeczkę ten 2020 rok, to mam pytanie: żebyś powiedział inwestorom, tak naprawdę, na czym polega biznes i na co oni powinni zwracać uwagę? Bo w 2020 roku entuzjastycznie zostały przyjęte mhm. wyniki za pierwszy kwartał, no bo one były absolutnie znakomite, ale później bardzo dobre wyniki za drugi czy trzeci kwartał były już. Tak odbierane troszeczkę słabiej, jakby inwestorzy liczyli na to, że, że jak osiągnęliście świetny wynik, tak dobry wynik w pierwszym kwartale, to on będzie jeszcze lepszy w drugim, jeszcze lepszy, w trzecim, i tak dalej, i tak dalej, i nagle będziecie zarabiać dziesiątki miliardów rocznie. Mhm. Czy to, to, co jest najważniejsze w naszym biznesie, i tutaj jeszcze raz powtórzę, to też nie jest fizyka kwantowa. W naszym biznesie wyniki są w dużej mierze zależne. Od kilku elementów. Są na pewno zależne od tego, co się dzieje na rynku. No i na tym my, jako zarząd, my jako spółka nie mamy żadnej kontroli, więc my, my przesadnie się tym nie przejmujemy. My się skupiamy w dużej mierze nad rzeczami, nad którymi mamy kontrolę, a mamy kontrolę nad przyrostem naszego biznesu. I to jest element, na który ja przede wszystkim patrzę. Czyli w zeszłym roku pozyskaliśmy ponad 100 tysięcy nowych klientów. Co jest wynikiem lepszym niż w pięciu poprzednich latach łącznie. I to dla nas, to dla nas było naprawdę kluczowe z jednego, z jednego punktu widzenia, ale z kolejnego punktu widzenia to, co było również ważne no bo pozyskanie klienta nie znaczy, że klient będzie aktywny ale w zeszłym roku w XTB było ponad 100 tysięcy aktywn aktywnych klientów. Co znaczy, że byliśmy jednym z najszybciej rozwijających się brokerów na całym świecie pod względem aktywnych klientów. Więc jeżeli przyrost klientów jest większy niż w pięciu poprzednich latach, jeżeli, jeżeli klienci są aktywni, to dla nas to jest kluczowe. I dla nas, dlatego w tym roku, w dalszym ciągu yy, uważam, że powinniśmy Kontynuować strategię, która została przebrana w ostatnich latach. Powinniśmy skupiać się na przyroście nowego biznesu. No i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się zbliżyć. No, oczywiście, tak by nie, nie chciałbym prognozować, ale jeżeli w zeszłym roku e, e, Pozyskaliśmy ponad 100 tysięcy nowych rachunków. No to jestem ciekaw, czy uda nam się w tym roku zbliżyć na przykład do 200 tysięcy rachunków nowych. No to zaraz będziecie mieć więcej aktywnych klientów niż yy, giełda papierów wartościowych w Warszawie. Znaczy, <gry> przyznam, że cele mamy naprawdę bardzo ambitne. To, co pozwoliło ogólnie spółce się rozwijać w ostatnich latach, jest to, że podchodzimy do biznesu bardzo ambitnie. Nawet jeżeli jesteśmy liderem danego rynku. To nam to naprawdę nie wystarcza. Tak, tak mam, mam nadzieję, że to zresztą widać, bo my naprawdę z miesiąca na miesiąc wprowadzamy nowości do naszej, czy do naszej oferty, czy do naszej platformy transakcyjnej, czy nawet do naszych systemów backendowych, ogólnie biorąc w każdym następnym miesiącu naszym celem jest, żebyśmy byli lepsi niż w poprzednim miesiącu. No i mam nadzieję, że uda nam się zbliżyć do 200 tysięcy nowych klientów w tym roku, więc jeżeli biznes będzie się tak rozrastał, no to ja jestem naprawdę bardzo, bardzo spokojny o wyniki, tylko że należy pamiętać, że wyniki są też zależne od tego, co się dzieje na rynku. Jeżeli sytuacja rynkowa będzie nam sprzyjała, no to ja nie widzę najmniejszego problemu, żeby osiągać bardzo dobre wyniki w przyszłości. Oczywiście wspominam o, o przeroście nowych klientów, ale to, co jest dla nas też bardzo ważne i to, co widzimy, widzimy w naszych danych. To, że nasi starsi klienci są dla nas bardzo ważni, więc my musimy w dalszym ciągu pracować nad, nad tym, żebyśmy byli lepsi dla tych klientów również, czyli żeby ci klienci mieli coraz lepszą egzekucję, żeby dostarczać tym klientom coraz, coraz lepsze technologie do inwestowania, coraz lepsze zasoby analityczne, coraz lepsze zasoby edukacyjne, coraz lepszą obsługę klienta, czyli tak naprawdę, żeby klient miał wszystko, co jest mu potrzebne w procesie inwestycyjnym. A czy czy istotne również jest to, że wydaje się, że rynek się też poszerza? Jest duży napływ nowych ludzi? Nie wiem, jak retencja i starsi klienci, którzy na przykład nie byli aktywni od kilku lat, czy oni również się aktywizują? Tak, na pewno tak. Zeszły rok. Pokazał nam, że po prostu po pierwsze, świadomość inwestycyjna bardzo wzrosła, szczególnie w Europie. Po drugie, no chociażby z tego względu, że wszędzie w mediach się mówiło o mm. tym, co się dzieje na giełdach światowych, na ropie, na rynku złota. To nie tylko nasi starsi klienci się uaktywnili, ale również był olbrzymi przyrost, jeżeli chodzi o nowych klientów. To wydaje mi się, że każdy z nas może, może zaobserwować w swoim własnym towarzystwie, że no nie wiem, moi znajomi, którzy kiedyś o których bym w życiu nie pomyślał, że, że byliby zainteresowani inwestycjami, no to już się mnie pytali, gdzie można zainwestować w akcje. No mi się wydaje, że na przykład linie lotnicze mają perspektywę taką czy inną, e, i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle osoby, które kompletnie się nie interesowały inwestycjami, zaczęły się tymi inwestycjami interesować. No i oczywiście siedząc w domu, mając dostęp do, do dużych zasobów i e, analitycznych, i edukacyjnych, i w sumie do mediów, które bardzo dużo o tym mówiły, zainteresowanie bardzo dynamicznie rosło w zeszłym roku i wydaje mi się, że to dalej rośnie. No to jest piękne, bo to jest wreszcie tyle lat czekaliśmy tak naprawdę po kryzysie w 2008 roku. No nie było tak dobrego roku jak 2020, i wreszcie, po tych kilkunastu latach możemy patrzeć wszyscy z większym optymizmem na, na rozwój rynku. A jak ma się to w innych państwach w Europie? Czy mhm. wygląda to podobnie jak w Polsce, czy może w niektórych państwach nie ma tego przyrostu młodych inwestorów, czy aktywizacji starych? Znaczy nie, w, w Europie, akurat z punktu widzenia naszych oddziałów, to przyrosty są praktycznie wszędzie. I to pokazuje, że ta świadomość inwestycyjna w Europie jest coraz większa, że coraz więcej, coraz więcej ludzi chce wziąć sprawy we własne ręce, biorąc pod uwagę jaka jest, jakie jest oprocentowanie w bankach, biorąc pod uwagę jaka jest inflacja, no naprawdę ludzie po prostu chcą wziąć sprawy we własne ręce i zacząć inwestować. Nie można prawdopodobnie powiedzieć tego samego, jeżeli chodzi o inne, inne obszary, bo my, my działamy również w Chile i o ile zainteresowanie na pewno jest większe niż w latach poprzednich, to na pewno ten przyrost procentowy nie jest tak duży, jaki był w Unii Europejskiej, ale również w Wydaje mi się, że to jest kwestia tej świadomości inwestycyjnej i z czasem również to się, to się zmieni. Tak samo zresztą jak w ostatnich latach w Europie to się zmieniło. To jeszcze na koniec mam pytanie do ciebie o plany na 2021, no i może na 2022. Oczywiście, to co powiedziałeś, zwiększanie cały czas liczby klientów, ale może macie jakieś takie notatki. Coś, co możesz, co możesz zdradzić, dalszy rozwój w e, Zjednoczonych Emiratach mhm. Arabskich. A może kolejna gwiazda, e, 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 jeśli chodzi o reklamę, no bo mhm. mieliśmy dużą kampanię reklamową z Madsem Mikkelsenem. E, teraz mamy Jose e, Mourinho, no i pytanie, czy planujecie coś, coś dużego, może już nie na 2021, ale może na 2022? i Może tego kogoś zaprosicie na jedną z konferencji? To może zacznę od, od Jose Mourinho. Z Jose Mourinho mamy kontrakt do... Bodajże połowy następnego roku. Aha. Więc nowej osobowości do tego momentu prawdopodobnie nie będziemy mieli. Współpraca z Jose nam się układa naprawdę świetnie, więc nawet nie byłoby żadnego powodu, żeby zmieniać cokolwiek. Teraz jest wolny, to możecie go gdzieś zaprosić. Że to, co, to, co było dla nas też kluczowym. My już od samego początku chcieliśmy, żeby Jose nas odwiedził. Tak samo jak Mats Mikkelsen nas odwiedził w kilku oddziałach, no to również plany były takie same z Jose Mourinho. I mam nadzieję, że jak nasze życie, Wróci do normalności, no to uda się zaprosić Joze na, na jakąś konferencję czy do Polski, czy do innego kraju unijnego. Um. No, i mam nadzieję, że uda się to, się to zrobić. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość z nową osobowością, no to tak szczerze, to nawet nie chciałbym teraz o tym myśleć. No tak, no z... jeżeli do połowy 2020 roku, to, to tego już... nie wiedziałem, więc tak naprawdę mhm. nie ma co pytać, bo to jeżeli jest ponad rok, to nawet niezbyt etycznie byłoby mówić w tym Dokładnie momencie. tak. A poza tym, jak, jak wspomniałem, nam, nam się naprawdę świetnie układa współpraca. No, i jeżeli chodzi o dalsze plany, to tak jak wspomniałem, że z jednej strony oczywiście chcielibyśmy pozyskać jeszcze więcej nowych rachunków niż w zeszłym roku, ale to, co jest dla nas kluczowe, to również bardzo byśmy chcieli zadbać o naszych obecnych klientów, czyli to, o czym już też wspomniałem, czyli zapewnić im, że nasza technologia, pomimo że jest już jedną z najlepszych, nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie, że ona musi w dalszym ciągu się rozwijać, zarówno jeżeli chodzi o aplikację webową, jak i aplikację mobilną. Chcemy dostarczać coraz lepszych zasobów analitycznych, dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Coraz lepsze eventy edukacyjne organizować, na które mam nadzieję, że również przyjedzie Jose Mourinho w przyszłości, ale to się tak naprawdę okaże. Coraz lepsza obsługa klienta, coraz szybsze zakładanie rachunków, ponieważ mamy pełną świadomość, że nasz współczesny inwestor. Jeżeli zakłada z nami rachunek, to chce go mieć w tej chwili. A wiadomo, że w momencie, w którym przyrost rachunków jest tak olbrzymi, no to po prostu w zeszłym roku zainteresowanie na początku roku szczególnie nas zaskoczyło i nie wiem, z kilku tysięcy rachunków nagle zakładaliśmy po 15 tysięcy, więc klienci na samym początku musieli czekać, nie, raz nawet 15 minut, a nagle musieli czekać 72 godziny. I to są rzeczy, nad którymi również pracujemy, czyli nie tylko, żeby nasi klienci mieli dostęp do tych do najwyższych jakości obsługi, edukacji, analiz, ale również pracujemy nad optymalizacją naszych wewnętrznych procesów, tak żeby wszystko działało optymalnie z każdego punktu widzenia, jeżeli chodzi o przelewy, nawet jeżeli chodzi o reklamację, jeżeli chodzi o każdy aspekt naszej działalności, automatyzacja i optymalizacja działań wewnętrznych i komunikacja z nas, naszymi klientami będzie bardzo ważna. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Życzę udanego 2021 roku i życzę Ci oczywiście tego, żeby inwenty stacjonarne powróciły. Dziękuję Sobie bardzo. również. Dziękuję bardzo. <grym> dziękuję. dziękuję Państwu za uwagę.